Łapa nigdy nie jest za duża. Tak. Tak naprawdę nie było okresu od lat 90., żebym stracił kaloryfer. Nie. Otwarcie własnej siłowni i zainwestowanie w nią pieniędzy było najlepszą decyzją w moim życiu. Tak. Bardzo chciałbym mieć klatę jak Piotr Borecki. Tak. Czasami mnie wam myśli, a może by tak jebnąć to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Nie, nigdy nie mam takich. Do zbudowania wielkiej, kulturystycznej sylwetki potrzebne są wolne ciężary i to nie małe. Nie. Występ na scenie w jednym rzędzie z Ronnie Colemanem to najprzyjemniejsze z kulturystycznych wspomnień. Nie. Aczkolwiek na pewno jest to mega zajebiste wspomnienie. Średnio 3 razy w tygodniu słyszę: Radek, a co na masę? Nie. Słyszę to 7-8 razy dziennie. Niektóre kobiety ściemniają, że kulturyści wyglądają źle. Tak naprawdę wszystkie lubią wielkich facetów. Wiadomo, że tak. Po zakończeniu kariery chciałbym zostać sędzią sportów sylwetkowych. Nie, nigdy. Od paru lat na kulturystyce da się w końcu zarobić trochę pieniędzy. Od zawsze się da, tak. Kulturystyka to sport dla mocnych charakterów. Zdecydowanie tak. Nazwisko Słodkiewicz to naprawdę solidna marka. Oczywiście, że tak. Zdarza mi się być na ofie. Zdecydowanie tak. Moi zawodnicy robią najlepsze wyniki w naszym kraju. Myślę, że tak. Biorąc wszystkich pod uwagę, to myślę, że mamy naprawdę zawsze zajebiste wyniki, także tak. Z brodą czuję się jak prawdziwy poznański gangster. I drwal. Tak. Uwielbiam ciężko trenować, ale nogi z piechowiakiem to prawdziwa zajezdnia. Jak najbardziej tak, z piechowiakiem zawsze jest zajezdnia i zawsze jest zajebiście. Nigdy nie marzyłem, żeby zostać prosem. Nie. Czasami mi się zdarzyło, żeby marzyć, ale rozsądek brał górę i mówię nie. Bez porządnego wspomagania nie zrobisz spektakularnej formy. Zależy, co kto uważa za spektakularną formę, ale na pewno na wysokim poziomie na pewno nie. Jestem jednym z ciężej trenujących zawodników w Polsce. Zdecydowanie tak. Z chęcią rozpocząłbym karierę aktorską. Jak Arnold Schwarzenegger, tak. Byłbym dobrym fighterem MMA. Myślę, że nie, tu się trzeba urodzić, nie. Najlepsze wyniki w kulturystyce dopiero przede mną. Tak. Hasło bez wymówek tyczy się nie tylko moich treningów, ale też całego mojego życia. Zdecydowanie tak. Dzięki. Dziękuję bardzo. Siemanko moi drodzy, jeżeli podobają się wam nasze filmy, to pamiętajcie, żeby klikać dzwoneczek, subskrybować nasz kanał, a ja lecę już na trening.